Cześć moi drodzy, witam was na moim kanale Adam Dobry Lot. Obiecałem wam kiedyś, że pokażę parę samiczek, gdyż teraz akurat robię mały remoncik w moim gołębniku, gdzie samiczki są, także troszkę przyniosłem tu do kosza, żeby pokazać. Teraz pokażę moją najstarszą samiczkę z 2014 roku, o pięknej budowie, ogon w jedno piórko, jest to najstarsza samiczka, piękne narosta, oko piękne, czerwone, o budowie skrzydła takim, dwa lotki ostatnio wentylowane, bardzo ładne skrzydło, już mija ogon legutko, jest to gołąb bardzo szybki i mocny. To jest pierwsza samiczka. Tą samiczkę chciałem zaprezentować, taką szemelkę o pięknej budowie, ogon w jedno piórko. Można zauważyć. Jest to samiczka tegoroczna, wiosenna, 2019 rok, o takim skrzydle, wentylowane dopiero na ostatnich lotkach, trzy lotka. Jest to samiczka na pięknym oku Glaser, które można spojrzeć, tegoroczna. To już druga. Tutaj mam bardzo ładną samiczkę też, zeszłoroczną, której nie zdążyłem zaobrączkować, gdyż tak akurat się złożyło. Jest o bardzo ładnej budowie, duża samiczka, taka śnieżno-biała, o bardzo pięknym skrzydle, na którym widzimy, że wentylowane lotki, trzy ostatnie, są bardzo piękne i długie, po trzecim lotku piękny dekalaż. To samiczka bardzo piękna, mostek też bardzo duży, o takim oku pięknym. Dobrze. Teraz mamy taką białą samiczkę z rodziny tygrysów. Jest to jej ojciec, to jest tygrys, pokazany był w poprzednim odcinku. Jeszcze ogon do końca nie spierzony. Jest na pięknym oku też Glaser, nie można ładnie zobaczyć, o takim skrzydle, gdzie jeszcze drugi lotek jeszcze rośnie, niespierzona jest do końca. Strasznie nerwowa samiczka. Tu mamy taką samiczkę 2018 roku, jeszcze ogon niespierzony, gdzieś bardzo w tym roku długo się pierzą gołębki. Jest ona o takim pięknym oku, jest ze skazą, o takim skrzydle, gdzie jeszcze trzeci lotek dopiero tutaj rośnie, widać, że jeszcze dwa lotka ostatnie są niespierzone. Taka tarczowa, mazana samiczka. Tutaj mamy taką samiczkę zeszłoroczną, 2018 rok. Jest to samiczka nakrapiana o takiej budowie. Piękny ogon w jedno piórko, o takim oku pięknym i o takim skrzydle. Dekalaż piękny jest, 2-4. Po czwartym lotku już jest dekalaż. Trzy loty ostatnie wentylowane. Mamy taką samiczkę grochową, nakrapianą. Bardzo nerwowa samiczka. W pięknym oku Glaser. Jest ona tegoroczna, wiosenna, żółta obrączka. No. Skrzydełko mamy takie. Ostatni, przedostatni lotek jeszcze rośnie. Ciał bardzo ładnej budowie samiczka.
tutaj chciałem jeszcze pokazać taką samiczkę. Jest to samiczka z tego roku, 2019, w pięknej budowie, ogon w jedno piórko, jeszcze do końca nie spierzono, też o pięknym skrzydle, lotka dekalaż po piątym lotku. O. Strasznie nerwowo w takim oku. Piękny. Jeszcze mamy tutaj taką białą samiczkę. Też ogon, jak widać, budowa. Ogon w jedno piórko. Piękna samiczka na czerwonym oku. Można zobaczyć. I o pięknym skrzydle. Trzy lotka ostatnie wentylowane. Dekalaż po trzecim lotku. Bierzenie bardzo mocne. Piękna samiczka. Przy rozłożeniu skrzydła delikatnie. Są, lotki są dużo dalej jak gołąbka ogon. Czyli jest gołąbek bardzo szybki. Ogon w jedno piórko pozwala mu dobra nawigacja i lepsze sterowanie. Taka samiczka. I chyba jeszcze jedna samiczka została z tamtego roku. 2018 rok. Jest to też bardzo ładna samiczka. Ogon ciągnący na dół. Jeszcze nie spierzony, jak można zauważyć po piórkach. Lotka też jeszcze dwa do spierzenia. Też piękne lotka będą, bo jak się spierzy, to można zauważyć teraz, że dwa ostatnie lotka będą miały trzy lotka, będą miały dekalaż i będą dobrze wentylowane. Jest to bardzo szybka samiczka. Już miała spotkanie. Także bardzo ładna. Na oku glazer można zauważyć. No to tyle, moi drodzy. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, komentowania. Postaram się jeszcze w tym tygodniu nagrać film z resztą moich samiczek, żeby pokazać. Będą mi starsze samiczki. To tyle. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.